Miasto przyjazne. Ja w ciągu 6 lat zbudowałam więcej mieszkań komunalnych niż za kadencji wszystkich moich poprzedników i tu uwaga, od 90 roku. W tej kadencji tylko udało nam się zbudować 914 mieszkań. Do 2013 zbudujemy kolejne 542. Bardzo nam zależy na komunikacji z mieszkańcami, dlatego do połowy przyszłego roku uruchomię Centrum Komunikacji z Mieszkańcami pod jednym numerem telefonu. Po raz pierwszy w tym roku przeprowadziliśmy Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej. To jest 100 tysięcy uczniów objęci są tym programem. Uchwalenie programu Miasto Kultury i Obywateli. Powstał program rozwoju do 2020 roku, pierwszy w historii Warszawy. W ostatnich 2 latach kontynuowane były ważne inwestycje i remonty w placówkach kultury. Między innymi tak, otwarcie zrewitalizowanych staromiejskich piwnic, Fort Sokolnickiego na Żoliborzu. Adaptujemy też zabytkowe budynki na siedzibę Muzeum Warszawskiej Pragi. Dokończyliśmy budowę Centrum Nauki Kopernik, zbudowali Muzeum w Palmirach. I w tym roku zakończymy Muzeum Historii Żydów Polskich. Nie zapominamy o roli mecenasa kultury, czego potwierdzeniem są Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy, Nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego zupełnie nowa, Nagroda Główna Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego, Nagroda Mecenasa Kultury Warszawy. Wspieramy lub organizujemy duże prestiżowe festiwale. W latach 2011-2011 Warszawa przeznaczyła 899 milionów złotych na kulturę. To jest prawie tyle, ile razem wzięte Wrocław, Kraków i Poznań. One wtedy w tym okresie wydały miliard złotych ponad. Utrzymujemy 1/3 szpitali warszawskich i praktycznie większość przychodni w mieście. W ciągu ostatnich 2 lat wydaliśmy 275 milionów złotych. To tak jakbyśmy oddali jeden nowy, duży, wielofunkcyjny szpital. Tutaj mamy 233 łóżka. Trochę powiem o sporcie. Warszawska Olimpiada Młodzieży. Starsze osoby, senior starszy, sprawniejszy. Są różnego typu okolicznościowe biegi, półmaratony, maratony. No i to, co jest taką naszą szczególną misją, to zima w mieście i lato w mieście. Wszystkie te programy oczywiście nie mogłyby się wydarzyć, gdybyśmy nie zainwestowali w infrastrukturę. Przykładowo wymienię, budowa pływalni przy Wiertniczej, Wilanów, na Jagiellońskiej, na Pradze, Łabiszyńskiej, Targówek, budowa boisk przy ulicy Bokserskiej i okrężnej Mokotów, edukacja. 2000 miejsc w przedszkolach, 430 w żłobkach. Zmodernizowaliśmy i zbudowaliśmy 16 szkół, 5 przedszkoli, 8 żłobków. Wybudujemy, zmodernizujemy w przyszłości przez następne 2 lata kolejne 8 szkół, 10 przedszkoli, 6 żłobków.